Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jako że jest już koniec 2023 roku, pomyślałem, żeby w takim razie wam nagrać takie podsumowanie, co wydarzyło się w GTA Online i w sumie ogólnie tak w Rockstarze. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym wam omówić, jest w zasadzie akcja ze stycznia, dokładnie z 20 stycznia, kiedy to na światło wyszły, że pojawiły się duże exploity, które można byłoby wykorzystać. Jednakże, żeby zrozumieć temu, dlaczego się takie rzeczy pojawiły i co jest to spowodowane, że takie rzeczy były, będziecie musimy cofnąć się troszeczkę wcześniej, nawet do jeszcze wcześniejszego roku, czyli do 18 września 22, kiedy to na GTA Forums leaker GTA 6 po prostu publikował 90 nagrań GTA 6 i do tego powiedział, że być może jeszcze będzie miał wkrótce source code do GTA 5, 6 i nawet tam GTA 6 testowy build. Source code chyba widocznie mu się udało zdobyć, czyli kod źródłowy w sensie. Udało mu się chyba zrobić, bo na podstawie tego właśnie były te exploity, tak przynajmniej zgaduję. Co prawda zostało to dosyć szybko ponaprawiane. Z tego co pamiętam, to nie trzeba było czekać nie wiadomo jak długo od Rockstara, żeby to zrobić, bo sam Rockstar powiedział, no słuchajcie, jest problem. I się tym właśnie zajęli. Co prawda niedawno też była większa to afera, że to już wyszło tak bardziej na światło dzienne do wszystkich, ale jak widać już wcześniej była na ten moment informacja, więc już myślę, że raczej jeżeli to już wyszło tak dla wszystkich, to raczej już się nic więcej nie wydarzy w tym temacie. Mogli nam zmieniać rangi, to zablokować nam konto, zepsuć nam w ogóle konto, wrzucić nas do bad lobby, usunąć nam w ogóle pieniądze, dawać te pieniądze i co w sumie jedyne tylko co to nam na przykład usuwać cooldown. Wraz oczywiście z tym był dalszy ciąg aktualizacji Drag Wars. Wraz z ciągiem aktualizacji właśnie Drag Wars pojawiła się nowa broń. Mianowicie dostaliśmy nowiuteńką zupełnie broń, jaką okazał się być Railgun. I Railgun był o tyle dosyć dobrą bronią, że to była, no nie był dokładnie taki jak z fabuły, ale naprawdę potężnie potrafiła strzelać. Możemy sobie kupić tego Railguna w zasadzie w furgonetce z bronią. Przynajmniej w jakimś tygodniu będzie po prostu furgonetce z bronią i po prostu będzie można go sobie kupować raz na jakiś czas. Ale wtedy został on dodany. Generalnie mówię, to jest taka trochę jak snajperka z amunicją wybuchową. Jakby to jest mniej więcej Railgun, żeby wam wytłumaczyć. Tylko że z tą różnicą, że jest o wiele potężniejszy, o wiele większy damage zadaje. Ale nie jest tak samo silny, taki jak ten sam, to nie jest ten sam Railgun, co był w fabule, tylko jest troszeczkę, może tam po statystykach pewno można by zobaczyć, że mogłoby być odrobinę lepiej. I ten Railgun pojawił się już nam w sumie 12 stycznia, więc trochę nawet przed tym w zasadzie exploitem, ale też to się pojawiło w styczniu. Kolejną akurat rzeczą, która już pojawiła się w lutym, były to mianowicie dziuple oraz w sumie skletki Geralta, ale dziuple myślę, że są o tyle ważne, że warto jest o nich po prostu opowiedzieć. Dziuple jest to po prostu sobie takie dosyć maluteńkie pomieszczenie, w którym musimy odnaleźć sobie kod. Z kodu, kiedy już mamy sobie ten kod, możemy wtedy otworzyć sobie save. Oczywiście w środku są jakieś boty, które nam będą przeszkadzały w tym, żebyśmy mogli zabrać tą zawartość. A dlaczego jest warto robić sobie tą dziuplę? Otóż, kiedy robimy sobie te dziuple, dostajemy zasoby do losowej naszej wytwórni. I to w sensie wszystkie wytwórnie mam na myśli. Nie tylko motocyklowe, tylko jeszcze do tego bunkier dochodzi. Do tego dochodzi jeszcze nam wytwórnia kwasu, czyli 5. I jeszcze te dwie, no to 7. 7 wytwórni do jakiejś losowej z 7 tych wytwórni dostajemy sobie pełne zasoby, więc myślę, że to jest w sumie chyba najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o te dziuple. I to jest taka rzecz, która jest nawet ważna w postaci, w sensie osoby, która już na przykład ma wszystko, bo to się nam generalnie opłaca, żeby takie coś robić. Mówię, to jest niby, wiecie, tam 50-60 tysięcy czy coś, ale kurde jest! Gdzieś dostajesz, gdzieś coś masz, masz zawsze na fulla. 21 lutego pojawiła się kolejna zaś rzecz, która, mówię, została dodana, czyli garaż na 50 pojazdów. Bardzo drogi garaż, ale jest. No słuchajcie, 2 miliony 740 aż kosztował i mamy dostęp na, znaczy no, możemy tam kurde aż przechować całe 50 pojazdów. To jest naprawdę bardzo dużo. To jest, bo, mówię, jest tylko kilka takich garażów w grze, które potrafią aż tyle miejsca nam w ogóle przekazać. Co za tym idzie, też to jest. Dodatkowo wiadomo, jeszcze każde piętro oczywiście możemy sobie przekustomizować, możemy sobie pokolorować jak chcemy. To trochę inaczej akurat to się już robi, ale słuchajcie, mamy tyle miejsca na samochody, że już praktycznie miejsca nikomu nie może zabraknąć, więc raczej wątpliwe jest to, że Rockstar dodałby jeszcze kolejny większy garaż. 14 kwietnia pojawiła się informacja, że Rockstar planuje zrobić zmiany. Zmiany będą obejmowały w zasadzie
pojazdów. Tak, mianowicie wiele pojazdów zmieni swoją cenę. Jedne będą tańsze, drugie będą droższe. Oczywiście jednym z takich pojazdów, które okazały się, że były znacznie droższe, był to oczywiście opresor MK2. Myślę, że chyba najważniejsza z tych wszystkich, no w sumie najważniejsza z tych wszystkich pojazdów. Pojazdy jeszcze w stylu na przykład z aktualizacji, na przykład import-export też troszeczkę poszły do góry. Niektóre potaniały, inne zdrożały. Ale najważniejszą myślę, że informacją jest to, że właśnie opresor poszedł bardzo mocno w górę z kwoty tam po zniżce 3 miliony na 6 milionów, a kiedy nie mamy zniżki, to nawet na 8 milionów, więc on naprawdę poleciał mocno w górę. Oczywiście to jest dla osób, które mają już, które nie mają kupionego opresora, bo jeżeli ktoś już ma go kupionego, no to sytuacja w zasadzie się dla niego nie zmienia, no bo on na tym nie zarobi nic, bo generalnie ceny pojazdów GTA wyglądają w sposób taki, że jeżeli kupujecie pojazd, nie wiem, załóżmy za 100 tysięcy, no mniej więcej to jest jakoś 60 czy tam 70% wartości tego pojazdu, więc jeżeli on leci w cenie, no to nic wy z tego nie macie. 14 czerwca wydarzyła się kolejna sprawa. Skoro ostatnio mieliśmy już podwyżkę pojazdów, teraz mamy zniżkę pojazdów. Albo bardziej, po co nam w ogóle zniżka? Usuńmy je całkowicie ze sklepu. Około 200 pojazdów zostało usunięte ze sklepów. Są to różnego rodzaju pojazdy. Takie, którymi nikt nie jeździ, po takie, które nawet gdzieś tam powiedzmy, że mogłyby kogokolwiek zainteresować. Ale jest to, mówię, znaczna mniejsza ilość tych oczywiście pojazdów, bo na przykład jednym z tych jest na przykład 811, która mogłaby akurat być spoko. Większość pojazdów to są takie, które kompletnie nikt nie używał i to dosłownie w typu Lifeguard. Nikomu to praktycznie nie było potrzebne, właśnie jak taki Lifeguard. Oczywiście, żebyśmy mogli mieć te pojazdy z powrotem, to nie jest tak, że wiecie, Rockstar to usunął, już tego nie można całkowicie zdobyć, tych pojazdów, wiecie, one nie istnieją w plikach gry czy coś, tylko zostały one usunięte ze sklepów i da się je zdobyć w innych miejscach, czyli czasem na przykład u Simona się pojawią, czasem gdzieś tam, no jeszcze w innych miejscach będą się pojawiały, bo na przykład to było Simona, takie miejsce, można było je też kupić w klubie samochodowym. W późniejszym czasie będzie można to kupić też jeszcze od innych graczy. Przynajmniej chyba, że już gracie na nowej generacji, to cały czas było to możliwe, więc jakiś nowy gracz, więc gracz inny mógłby wam po prostu sprzedać, nazwijmy sprzedać. Kupić od niego kopię tego samego pojazdu, bo w sumie nic nie sprzedajecie mu, tylko w zasadzie kupujecie do identyko pojazd. Wraz z aktualizacją GTA Online Mercenaries, San Andreas Mercenaries się to nazywało. Sam update wyszedł 13 czerwca 2023. Nazwijmy, że upgrade przeszedł kolejny biznes starszy, który był uważany za najgorszy, jaki może być do robienia, czyli hangar. Hangar dostał swój upgrade. Mianowicie upgrade'em w hangarze nie było tylko już to tam, że kiedyś zwiększyli mu zarobek razy 3, ale dodali mu nowe misje. Nowe misje sprowadzają się do tego, że teraz mamy podział na misje powietrzne oraz lądowe. Lądowe są to te zupełnie nowe misje, one są bardzo szybkie, przez to bardzo szybko się uzupełniało ten hangar, bo już nie robiło się tam misji po 15 minut za jedną paczkę, w sensie, bo tam hangar działa w sposób taki, że potrzebowaliśmy ilość osób po prostu w naszej, nazwijmy to, że organizacji, żeby było więcej po prostu tych paczuszek. Akurat kiedy jeszcze, ja tutaj akurat wam pokazuję klipa, to jeszcze działał fajny trik z Jobwarpsem, jednakże został już on spaczowany, więc już akurat takiego sposobu, jak tutaj wam pokazuję, to już akurat nie da się zrobić, ale wtedy jeszcze szybciej szło robić właśnie te rzeczy, tak jak tutaj możecie w ogóle zaobserwować. Jeszcze miałem bardzo fajną misję, gdzie po prostu jechałem po naczepę, żeby ją po prostu przenieść. Ale i tak, nawet wiecie, bez korzystania sobie właśnie z takiej sztuczki, tak jak ja tutaj właśnie robiłem z tą sztuczką, tak robilibyście tę misję w okolicach 5 minut. Kiedy mówię, stale robiło się w okolicach 15 minut, więc różnica tutaj jest znacząca. Oczywiście wraz też z DLC Mercenaries doszły też oczywiście kolejny, nazwijmy, że nowy biznes, albo bardziej zestaw misji do Avengera, które nie są akurat tak dosyć istotne, więc w sumie powiedzmy, że takie coś było, ale to nie jest aż tak ważne, że takie cokolwiek się pojawiło. 6 sierpnia został odnaleziony sposób na to, żeby rozegrać sobie w GTA Online pre-release, betę nawet można by to powiedzieć, na emulatorze Xenia. To jest bardzo interesujące, z czego, że właśnie odnaleziono sobie taką rzecz. I słuchajcie, można sobie grać teraz w GTA Online beta. Czyli nazwijmy wersję vanilla, klasyczną, jak tokolwiek można by powiedzieć, albo tak jak jest nazywana przez społeczność po prostu GTA, tak zwane OG. Co za tym idzie? Możemy grać po prostu dosłownie w podstawową wersję tej gry. I co ciekawe, mogę wam powiedzieć, że powstał, nazwijmy to, że pierwszy brief
Można by to nazwać? Właśnie GTA Online, właśnie który jest na tej wersji, czyli tam 1.16 czy coś takiego, to właśnie, że to jest właśnie ta wersja i nawet tam są zniżki robione specjalne dla tych ludzi, co tam grają. Mówię, to jest jedyny chyba taki prywatny serwer, można powiedzieć, że GTA Online. Fakt, istnieje coś takiego jak 5M, czy może jeszcze jakieś są inne launchery, które tworzą multiplayer. Też jest jakby taki, można powiedzieć, że prywatny serwer. Tylko, że jest jedna właśnie różnica między 5M a czymś takim, że tutaj my gramy bezpośrednio to, co jest na serwerach Rockstara, a 5M to już sobie sami praktycznie tworzymy swój własny serwer na moda, gdzie są już zupełnie inne zasady. To jest zupełnie inna rzecz, ale powiedzmy, że że jest trochę to samo. Ale mówię, to jest chyba jedyny prywatny serwer GTA Online, jakby można byłoby to tak nazwać. Jakoś wiele tam rzeczy oczywiście nie dało się zrobić, bo wiadomo, to było trochę zabagowane, to było pewne, bo to było przed premierą. Jeszcze kiedy, bo w sensie kiedy wychodziło GTA 5, to online wychodził 2 tygodnie później. To jest jakby dokładnie ta wersja, żeby wam powiedzieć, skąd to zostało w ogóle zrobione, jak to zostało odnalezione. No i w sumie to jest tyle. 7 sierpnia została ogłoszona kolejna rzecz w Rockstarze, czyli został ogłoszony Red Dead Redemption 1, który wyjdzie na PS5 i na Nintendo Switch, razem z tamtym dodatkiem Nightmare. To miało być po prostu wydanie, nic jakiegoś specjalnego, to nie miało być ani remaster, ani remake, ani nic, tylko po prostu wydanie. Dodali co najwyżej tam jakieś parę, kilka rzeczy. Jeszcze oczywiście za tę grę chcieli mieć za pełną cenę, czyli tam te 250 zł. Co akurat ciekawe, chcę powiedzieć, wersja na tego Red Dead'a na PS, na Xboxa 360, bo to wychodziło kiedy był Xbox 360 oraz PlayStation 3. Cały czas oczywiście na Xboxie jest to dostępne do zagrania, więc nie trzeba było tam kupować, dlatego nie wychodziła wersja na Xboxa. I wersji po prostu tej Xboxowej za nią się płaciło 100, a tutaj wychodziło wam na PS5, dlatego musieliście zapłacić znacznie więcej. W zasadzie nawet do teraz, do tego momentu wam mogę powiedzieć, jeżeli kiedykolwiek zastanowicie się, czy kupić kurde Red Dead 1 na PS5 i nie będzie mniej niż 100 zł, możecie dopiero wtedy to... Ja tak uważam, że to jest najbardziej wtedy, ma to rozsądek, bo słuchajcie, będziecie przepłacać praktycznie za to samo, co możecie kupić już na Xboxie. Wiadomo, to jest na Xboxie, nie na Playaku, ale gdzieś to już macie dosłownie tę samą grę, tylko że w znacznie niższej cenie. Wiadomo, tam nie ma takich tych rzeczy porobionych, tak, że trochę lepsze filtrowanie tekstur czy napisy, ale czy warto jest to przepłacać? Płacać. Moim zdaniem akurat nie warto. Oraz kiedy już byliśmy nad wydawaniem następnych gier, 11 sierpnia pojawiła się kolejna informacja, mianowicie CFX.re dołącza do Rockstar Games. Czym jest tak zwane CFX.re? Mianowicie jest to 5M. 5M został kupiony oficjalnie przez Rockstar Games. I w sumie, czy coś się więcej w tym zmieniło w tym zakresie? Nie śledziłem zbytnio, poza tym, że były jakieś tam oferty pracy, żeby jakoś go bardziej rozbudowywać. Kto wie, co najwyżej jeszcze pamiętam, że było jakieś... community, w sensie, że zrobili jakiś event na Twitchu, że rozdawali bardzo dużo subskrypcji osób, które po prostu transmitują po prostu 5M'a. I w sumie wraz z 5M'em kupi też Red Ema, ale myślę, że Red Em jest znacznie mniej popularną rzeczą. No ale też taka oczywiście jest też rzecz. No to ogólnie to jest po prostu GTA RP. Jakoś zbytnio mówię w tej rzeczy, nic się nie zmieniło poza tym, że był event. Może kto wie, jakieś nazwijmy, że może jakaś część z tego przejdzie do GTA 6, mimo że oni sami tam mówili, że raczej nad GTA 6 nie pracują, ale kto wie, czy jakieś rozwiązania nie zostaną później przekopiowane, kiedy wyjdzie online GTA 6. 29 września została ogłoszona na 10. rocznicę GTA 5, tak powiedzmy praktycznie, ogłoszona kolejna zmiana przez Rockstara. Mianowicie, zmianą ich było to, że doszli do wniosku, że na Caio Perico zarabiamy za dużo. Co za tym idzie? Wszystko, co jest związane z Caio Perico, czyli główne łupy oraz trochę dodatkowe też oberwały, zostały zmniejszone z ceną. W sensie już teraz na przykład za te quille na poziomie tam trudnym z 990 tysięcy, teraz się dostaje w okolicach 700 tysięcy, z tego co pamiętam. Dokumenty, naszyjnik też tam jakoś niewiele się różniły, tylko jedyne co zostało, nazwijmy, że w całej cenie to była pantera oraz różowy diament. W zasadzie widzicie tabelkę, jak to teraz aktualnie wygląda, jak to się zmieniło. Ogólnie mniej więcej straciło się na tym napadzie w okolicach tam 30% się mniej już zaczyna zarabiać na tym. I powiem szczerze, że to jest naprawdę dosyć dużo. Trzeba to po prostu przyznać, że dosyć dużo zostało to obniżone. Ale czy to znaczy, że Caio Perico całkowicie się zepsuło? Nie, oczywiście, że nie. Tylko po prostu nasz progres został spowolniony, gdyż Caio Perico cały czas jest to bardzo, mimo że po tych zmianach nie jest aż takim trudnym napadem, do tego możecie go zrobić sobie całkowicie samemu, w miarę przystępnej, nazwijmy, przystępnym czasie. I już zarabiało się z tego po prostu napadu znacznie mniej. Już teraz nie było tam w okolicach 1 300 000 do 1 500 000, tylko już w okolicach 1 100 000. I przechodzimy sobie do 5 grudnia, kiedy to zostało oficjalnie już zapowiedziane. GTA 6, pokazując nam
pierwszy trailer tej gry. I GTA 6 oczywiście w porównaniu z piątką jest to absolutny skok technologiczny. Bardzo dużo tutaj się rzeczy pozmieniało. Gra wygląda znacznie lepiej od piątki. Jednakże myślę, że ludzie spodziewali się nie wiadomo czego po tym GTA 6, że ona będzie nie wiadomo jak bardzo realistyczne, albo to, że nie wiem, nie będzie aż tak dużo pojazdów na przykład z online'a czy coś. Jak dopiero wyjdzie, będzie można oczywiście dobrze ocenić, jak ta gra wygląda, bo na ten moment, no poza tym trailerem, w sumie nic więcej nie wiemy, poza ciekawostkami, jakie możemy w nim sobie wypatrzeć. A DLC The Chop Shop wyszło 12 grudnia 2023 roku. The Chop Shop dodało nam w zasadzie najważniejszą rzecz, jaka jest w tym DLC, czyli nowy biznes, jakim jest Złomowisko, w którym wraca Yusuf Amir. Co prawda on jest naszym, nazwijmy, że zleceniodawcą, pracodawcą, można by powiedzieć, ale pomaga nam w zasadzie w biznesie jego kuzyn Jamal Amir, który w zasadzie kołuje nam te samochody, ale my w zasadzie odwalamy całą robotę i mu sprzedajemy temu właśnie Yusufowi nasze samochody. To jest w sumie najważniejsza rzecz, jaka została dodana w tym DLC. Co prawda są jeszcze inne ważne rzeczy, takie jak wyścigi driftowe, też znowu kolejna nowa broń, ale nowa broń akurat tak bardzo się już nie różni, nie jest tak ważna jak właśnie Railgun. No i cóż, w zasadzie to jest tyle, tak wyglądał cały rok GTA 6. A, w sumie jeszcze jedna rzecz, zapomniałem o najważniejszej. Do wiadomości publicznej wyciek oczywiście cały już kod źródłowy do GTA 5, jednakże jak widzieliśmy w styczniu, on już raczej był w posiadaniu ich. Co za tym idzie, raczej się nic tej symetrii nie zmieni. Oraz właśnie jeszcze jedna rzecz. Dla osób, które opłacają GTA Plusa, został dodany garaż dla 100 pojazdów. Dla wszystkich był kiedyś tam do 50, teraz został dodany garaż dla 100 pojazdów. No, i w zasadzie to jest tyle. Tak wyglądał cały praktycznie rok wokół Rockstara oraz w GTA Online. Także to byłoby na tyle i do następnego. Cześć!